Można takich zasięgnąć takiej indywidualnej konsultacji u lekarzy, neonatologów, u kardiologa, u pani dietetyk. Ci specjaliści i jeszcze wielu innych każdego dnia otacza opieką przyszłe mamy i całe rodziny w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. I to właśnie z nimi miały okazję porozmawiać i spotkać się przyszłe pacjentki placówki. Mamy panią psycholog, mamy doradców laktacyjnych, pierwsza pomoc noworodka, mamy doradcę chustowego, czyli tak panią, która zajmuje się noszeniem dzieci. Fizjoterapia kobiet, świetne dziewczyny, które zajmują się tak treningiem mięśni na miednicy chociażby. Zabrzeńscy rodzice mieli także okazję dowiedzieć się, kim jest dula i na czym polega jej wsparcie dla kobiety w okresie okołoporodowym. Dula zajmuje się wsparciem w zakresie emocjonalnym, informacyjnym i fizycznym. Tak ogólnie to brzmi. Dula, czyli asystentka kobiety w ciąży. Praca duli zaczyna się już przed porodem. Jest to kilka spotkań z mamą i z partnerem. Szpital w Zabrzu jest otwarty na obecność duli razem z partnerem. Czasem jest tak, że dula się zamienia w czasie porodu z partnerem kobiety rodzącej. Zabrze jest otwarte na obie osoby. Narodziny dziecka to bardzo wyjątkowy i ważny czas dla całej rodziny. To także wydarzenie, do którego warto się przygotować i dokładnie przemyśleć miejsce i sposób narodzin dziecka. Dlatego każda inicjatywa pozwalająca poznać placówkę położniczą od kuchni jest zdaniem rodziców na wagę złota. Można zobaczyć cały oddział, porozmawiać z położnymi, z lekarzami, na co myślę, że na co dzień nie ma czasu, a w tym dniu są przygotowanie właśnie do tego, żeby jednak poświęcić czas tym osobom zainteresowanym. No i same warsztaty myślę, też są bardzo ciekawe i też myślę, że no nie zawsze człowiek ma czas sobie zorganizować jakoś tam tą przestrzeń w swoim życiu, żeby sobie coś takiego poszukać, a to jest na miejscu gotowe, można jakoś sobie to zorganizować i wtedy właśnie skorzystać. Ten wybór szpitala jest bardzo istotny. Pani już takiego wyboru dokonała? No jestem w trakcie, waham się jeszcze ciągle, dlatego tu jestem, żeby poznać ten szpital i zobaczyć, jak to tu wygląda. Dzień otwarty w centrum to święto nie tylko placówki i przyszłych mam, ale i całych rodzin, bo takim miejscem przyjaznym dla całej rodziny, kompleksowym i innowacyjnym chce być dla swoich pacjentów Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Mamy 163 porody. 3 lata temu mieliśmy około 50-60 porodów średnio miesięcznie, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że placówka w tej chwili jest doskonale odbierana w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Otrzymujemy wiele pochwał, wiele nagród i tak naprawdę jesteśmy zaliczani w tej chwili do jednych z najlepszych placówek dedykowanych kobiecie, dziecku w Polsce. Innowacyjność Zabrzeńskiego Ośrodka w tym roku doceniła kapituła prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, przyznając centrum tytuł Lidera Roku w Ochronie Zdrowia. Docenianą specjalnością ośrodka stały się także porody w wodzie. Tylko w zeszłym roku w ten sposób przyszło na świat ponad 50 dzieci.